Przed nami kolejna zapowiedź weekendowej, sportowej, ciekawej imprezy. Już jutro bowiem w Kaliszu, w tamtejszej hali Arena, odbędzie się wielka gala kickbokserska Fight Night. W trakcie tej gali Mariusz Ziętek stoczy walkę o tytuł Mistrza Świata. Sobotnia gala kickboxingu nosząca nazwę Fight Night ma być imprezą, która na długo zapisze się w pamięci kibiców. Głównym organizatorem tej imprezy jest Mariusz Ziętek, który jednocześnie wystąpi jutro w najważniejszej walce wieczoru. Czeka go starcie z Francuzem Stevie Valento. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski Federacji WKN. Będzie to walka w formule full contact. Co wiesz o rywalu, jak ciężkie zadanie gdzieś tam na ciebie czeka? No, dość często mam zadawane to pytanie. Muszę powiedzieć, że jestem obciążony tym, ponieważ jestem organizatorem i dużo takich spraw, które są związane z organizacją, zabierają mi czas na to, żebym ja myślał o przeciwniku. Przygotowania Mariusza Ziętka do sobotniego występu trwały przez kilka tygodni. Zawodnik klubu z Brzezin trenował bardzo intensywnie. Przebywał także na dwóch zgrupowaniach. Mariusz Ziętek powraca jednak na ring po 4 latach przerwy. Dlatego, jak sam przyznaje, jego forma jest niewiadomą. Rozpocząłem przygotowania w Zakopanem w sierpniu. Przez 10 dni biegałem po górach. Były to biegi długodystansowe, oprócz tego była to siłownia, no i technika. Następne przygotowania były już w Brzezinach, na mojej sali specjalistycznej, gdzie były worki i sparingi. Później 2-3 miesiące przed z powrotem wróciliśmy w góry, czyli do Zakopanego. Tam przygotowaliśmy się przez 7 dni. Też był bardziej specjalistyczny, były bardziej specjalistyczne treningi. W sobotę fanów kickboxingu i boksu czeka jednak również wiele innych atrakcji. Odbędzie się mecz Polska-Słowacja. Ponadto rozegrany zostanie pojedynek o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski. W tej walce Robert Ziętek zmierzy się ze Słowakiem Martinem Navratilem. Planowana jest również pokazowa walka Wojciecha Bartnika z Marcinem Najmanem. Co prawda pod znakiem zapytania została walka Wojtka Bartnika z Najmanem, ale jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że Marcin przyjedzie na tę walkę. A jeśli by coś mu wypadło, tak jak to czasami bywa, mamy walkę zastępczą. Będzie to Zula Walkowiak. Top model, celebrytka, dość popularna osoba, będzie boksować w walce pokazowej z Martą Preissner. Początek tej ciekawie zapowiadającej się gali zaplanowano jutro na godzinę 19:30. Impreza odbędzie się w kaliskiej hali Arena. Marcin.